Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.18.2 Journey Map, czyli moda forge'owego, dzięki któremu się nie zgubimy w naszym świecie minecraftowym, czyli taką minimapę. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z forge'em właśnie. Szukamy ostatniego, klikamy na ten przycisk Installer i stąd pobieramy plik. Potem przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona właśnie z modem Journey Map. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.18.2 i klikamy na tę strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Gdy już mamy pobrane, możemy zainstalować i cóż robimy? Naciskamy na klawiaturze jednocześnie klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam takie okienko Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy %appdata%, klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming. W folderze roaming szukamy folderu .minecraft, wchodzimy do niego. W folderze .minecraft szukamy folderu versions, wchodzimy do niego. I w folderze versions sprawdzamy, czy mamy folder 1.18.2. Jak tak, to OK, a jak nie, to musimy uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.18.2, to wtedy tutaj stworzy się ten właśnie folder. No i jak już wiemy, że go mamy, to instalujemy Forge'a, czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Forge'a. Chwilę czekamy. Jeszcze chwilę. Halo. No, mój komputer dzisiaj robi dziwne rzeczy. OK, w końcu pojawia nam się okno takie właśnie, mod system installer, forge, tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy, aż się pobiorą wszystkie biblioteki forge'owe. No i pojawiło się okno complete, czyli z sukcesem jest zainstalowany forge, zatem klikamy tutaj OK i widzimy, że w folderze versions stworzył nam się nowy folder 1.18.2 forge. Zatem zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z Forge'em. Jak tak, to OK, a jak nie, to klikamy strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy play, tutaj zaznaczamy, tutaj klikamy znowu play i czekamy, aż się zainstaluje Forge i uruchomi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, jak widać Forge jest zainstalowany. Gdy wejdziemy w zakładkę Mod, to też widać, że Forge jest zainstalowany. Zatem wychodzimy stąd, wychodzimy z gry i instalujemy pozostały plik, czyli znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom, sprawdzamy, czy mamy wpisany %appdata%, klikamy OK, pojawia się folder roaming, wchodzimy do folderu .minecraft i teraz w folderze .minecraft szukamy folderu mods. Folder mods stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy Minecrafta razem z Forge'em. Także wchodzimy do folderu mods i przerzucamy journey map do folderu mods. Mamy tutaj w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany profil z Forge'em. Jak tak, to OK, jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy play i znowu czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, wchodzimy w zakładkę Mods i widzimy, że mamy zainstalowane Journey Map. OK, wychodzimy i tworzymy nowy świat, wchodzimy w single player. Tutaj sobie zrobimy peaceful, żeby nas nic nie zjadło. Jeżeli chcemy się teleportować dzięki mapie, dzięki minimapie, to musimy tutaj mieć włączone on, czyli musimy zezwalać na cheatowanie. I tutaj sobie jeszcze zrobimy więcej opcji świata. Dodamy sobie skrzynkę bonusową, bo czemuż by nie. OK. I tworzymy nowy świat i widzimy się, gdy się stworzy. No i mamy nowy świat. O, taki właśnie. Jak widać, minimapa jest zainstalowana. Aha, tutaj nam nie pokazało. Wchodzimy w Escape, Options, Controls, Keybinds. Zjeżdżamy sobie w
dół i mamy journey map i samolot. I żeby wejść w ustawienia, tutaj jakoś tak nie ma, dziwne, to trzeba kliknąć J. Tutaj jest jakoś dziwnie to pokazane, ale J trzeba kliknąć, żeby wejść w ustawienia. Zatem wychodzimy stąd, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd, tutaj jest, wracamy, klikamy J i mamy tutaj takie coś, tu zamykamy to i wtedy mamy taką właśnie mapę dużą. Czyli po prostu, żeby wejść na dużą mapę, to musimy kliknąć J i wtedy mamy tutaj ustawienia, options. I ustawienia mamy mapy, mini mapy pierwszej, tej, którą mamy tutaj na ekranie, gdy jesteśmy w Minecrafcie normalnie. Także zjeżdżamy sobie w dół i tutaj mamy na przykład różne rzeczy do zmienienia. Tutaj możemy sobie zezwolić na to, żeby nam pokazywało, w jakim biomie jesteśmy. Na przykład możemy sobie tutaj zrobić coś innego, albo na przykład puste, żeby nie pokazywało biomu, ale ja lubię mieć biom, także to zostawimy tutaj. O, biom. Location, map heading, pierdu i takie tam różne rzeczy. O, shape. Czy chcemy mieć okrągłe, tak jak mieliśmy, czy chcemy mieć prostokątne, czy kwadratowe. O, dajmy sobie kwadratową mapę. Co tam? I ona była 30. Zróbmy sobie większą troszeczkę, 35 na przykład. Ok. No i tutaj na górze mamy, że mogą pokazywać zwierzęta, rośliny, Boże, jaskinie, kompas i takie tam różne rzeczy, także to sobie każdy ustawia jak chce. No i tutaj mamy dużą mapę i tutaj mamy coś takiego jak waypoints. Klikamy tutaj, nowy waypoint, sety arety, żółty, zawsze żółty sobie biorę, taki, save, close i wychodzimy stąd i mamy ustawiony waypoint i jak odejdziemy kawałek od tego miejsca, to widzimy, że mamy tutaj ustawiony waypoint. Jak się zbliżamy, to on się, żebyśmy w niego nie wchodzili po prostu. Jak mamy waypoint ustawiony, na dużej mapie też go tutaj widać, tu stoimy obok. Oczywiście powiększamy kółkiem myszy i pomniejszamy. Tutaj widać, że łażą jakieś krowy czy coś takiego. Ok. I sobie możemy pojechać, polecieć gdzieś. Polecimy sobie gdzieś, zrobimy sobie gamę, modę, creative. Creative sobie zrobimy i sobie polecimy. No i ciekawa jest ta przestrzeń tutaj. To jest wyspa w zasadzie chyba. Taka wyspa. O, teraz ją widzimy całą. No dobra, to w takim razie sobie może sobie tutaj koło żółwików. Ile żółwików? Ok, zrobimy sobie tutaj J, tutaj sobie zrobimy nowy waypoint, żółwiki będą takie. I mamy nowy waypoint i teraz, żeby się teleportować do startu, to możemy tak, możemy tutaj z tego miejsca, czyli tutaj klikamy teleport i jesteśmy już tutaj na starcie. I tam mamy żółwiki, więc chcemy do żółwików z powrotem. Możemy sobie kliknąć J, czyli dużą mapę, znaleźć żółwiki i prawym przyciskiem myszy na żółwiki i teleport. I już jesteśmy przeteleportowani do żółwików, aczkolwiek tego na mapie nie widać. Dopiero, to znaczy na mapie widać, ale nie odczuliśmy tego. I czy jest jeszcze jakaś inna możliwość, żeby się teleportować? Chyba nie. Chyba te dwie możliwości. Także jak widzicie, mapa działa, my kończymy.
Ja kończę. Wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do oglądania wszystkich innych, wcześniejszych i następnych. A tymczasem trzymajcie się. Pa, pa, pa. Całusów 102.